Co ty gadasz? To jest do mycia rąk? Ona pi... No! Małpy są naprawdę inteligentne. Ja cię kręcę. Wielka w ogóle odkręciła płyn do puchania do mycia rąk. Yeah. Odkręciła za korek, się napiła. Yeah. Może i to smakuje, nie wiem. Nie wiem, ale ty no przesadziła. Ta z wiaderka pije. O ja cię. Ta to chyba się będzie źle czuła po tym płynie. Siemaneczko, siemaneczko, właśnie jesteśmy w tej świątyni, o której mówiłem w poprzednim odcinku, czyli przyjechaliśmy do świątyni małp. Idziemy zobaczyć się z małpeczkami, mamy bananki, mamy tam jakieś poczęstunki dla małpek. Mam nadzieję, że będzie fajna atrakcja. Teraz jesteśmy jeszcze na parkingu. Tutaj można się zaopatrzyć, można sobie coś kupić do picia, do jedzenia. Oczywiście też jeszcze poczęstunki dla małpek, także wszystko już mamy. Idziemy do jaskinki, do świątyni chyba nawet. Zapraszam do oglądania, zostańcie do końca. Chipsiki, czekoladki, picie, kukurydza, wszystko jest. Ok, straganiki, street foodziki jakieś takie. Idziemy. Wszyscy chcą zarobić, wszyscy chcą nam sprzedać banany. O, to jeszcze coś innego. Banany, orzeszki. Kukurydza. Okej. Okay. Jak pani ładnie powiedziała, kukurydza, no elegancko. Dobra, już właśnie, o, ale góry tutaj są. O, ale góry, bardzo wysoko, zapowiada się kozacko. Kiedyś byliśmy w podobnej jaskini z małpami, ale w Malezji ta wygląda dosyć podobnie. Pewnie będzie tutaj dużo małp i będą nam kradły banany. Tak przynajmniej było w Malezji. Kurde, jakie drzewo wielkie przed samym wejściem. Na starcie jest 20 batów za wstęp. Trzeba wyciągnąć kasiorę. A, na starcie to trzeba było. Ile zapłaciłeś za to jedzenie? 100. 100 batów za bananki, kukurydzę i jakieś orzeszki, jakieś różne rzeczy. Teraz 20 batów za wejściówkę. No i idziemy. Na początku wita nas Budda leżący w jaskini. Taki złociutki, żółciutki. Ej, czujecie jak śmierdzi? Brodek rzuca się od razu w nosek, śmierdzi. No, małpy już atakują wszystkich, którzy mają jedzonko. Co? Masz już? Jedzonko dla małpek. Tu chodź, daj coś tej małpce. Tylko nie tak od razu, wiesz, żebyśmy coś zdążyli sobie zrobić, jakieś zdjęcie albo coś. Po ziarenkach? Nie, bo one ci jeszcze, żeby nie podrapały, to jeszcze trzeba uważać, bo to mogą być takie trochę małpy wariatki. Nie wiem, zdaj nam, że wezmę do kieszeni. Emka, co tak szybko jej rzuciłaś? Sobie wcina? Zostaw, zostaw. Tam ktoś jej dał banana i co? Ona woli szpać, woli kukurydzę od banana. Tu banan leży, pyszny, ubrany, a ona nie, ona kukurydzę wzięła. A to małpa. A to małpa z niej. Człowiek? Ale widzę, że kukurydza im bardziej przypadła do gustu niż banany. Bo obdzielę skutki do tego i śmieją. Jak sobie obiera elegancko. Fasz. Oddam logi kukurydzy. A nie, nie. Też. Zje wszystko. O, to jakoś wielka. O kurde. To rządzi tutaj, rządzi. No. Ale wielka. Ja załóż, że ciemne wybrał ziarno, tylko to jedno ciemne wybrał. Tak? Coś kuku? Kurde, ileż one będą tego żarły? Ty, jak tak każdy przychodzi i daje. Ona ma zwichniętą nóżkę. No, coś się stało, no, w nóżkę. Chodźcie tam dalej pewnie. Idę jeszcze zobaczyć, co tutaj dalej w tej jaskini jest, bo nikomu się nie chce iść. Wszyscy się boją, czy coś? A tu jakieś schody na górę? A w ogóle jakie tutaj te są jakieś? Co to? Tu się poukładał, Jezu, ile tu ludzi poukładało te kamienie sobie tak. O kurde, jakie tam schody do góry. Ale miejscówka. Kurde. Nic, ja idę zobaczyć na samą górę. Nikt nie chce, tylko ja. Tamtędy wszedłem. I teraz idziemy tu. Dajcie znać w komentarzach, jak się nazywają te od góry. Nie te od dołu, tylko te od góry wystające. Bo nigdy nie pamiętam. Bardzo strome schody. To wszystko. Wdrapałem się na górę, a na górze nic nie ma. Ale jaja. Tylko to. No ale może tylko albo aż. Sam nie wiem. Nie wiem, co tu podziwiać. No kurde. No w sumie chyba ten widok na żywo
robi dobrą robotę. Tutaj takie rzeczy połączone w ogóle, kurde. Nie no, w sumie widoczki fajne. Dobra, podejdźmy jeszcze tu. O, z góry to naprawdę fajnie widać. Na żywo jest pięknie. Hałasują tam po tych schodach. No i zostałem sam na szczycie góry. No, na szczyt nie wychodzi zbyt wielu ludzi. Ja dałem radę. Jestem tutaj sam. Nie ma nikogo. Pusta jaskinia, tylko ja. Ja pierdzielę. Ale widoczki. Ujacie. Robi klimat. Tutaj miejsce drutem kolczastym owinięty płotek, żeby nie przejść na drugą stronę. A widoczki są naprawdę dobre. Ogromne skały, w których się znajdujemy. I taka, kurczę, natura, która wyrzeźbiła tutaj piękne rzeczy w skale. Tutaj kolejne jakieś korytarze, miejsca, gdzie można by było się przecisnąć, przejść, zobaczyć coś, ale też jest zagrodzone, żeby nie chodzić. No ale powiem wam, że samemu, jak się jest w takim miejscu, to tak trochę nieprzyjemnie. Ale to wygląda, kurde, jak w jakimś, nie wiem, ciężko nawet to powiedzieć i określić, ale warto było przyjść. Tutaj na skalę dwa takie węże, smoki, nie wiem, co to jest, a pod spodem dwa kielichy. Jeden złoty, drugi srebrny, ale puste w środku. Myślałem, że może pieniądze tu jakieś są wrzucone, ale nie. Nie wiem, czy tam na tych talerzach, widelcach, to pewnie jakieś dary, może tak jak dla Buddy. Jakaś historia za tym na pewno stoi, ciekawa. Jakaś religia, jakieś wierzenia w jakieś różne rzeczy. No fajnie. A tymczasem ekipa dalej z małpami buszuje po drzewach, skaczą po drzewach, karmią i robią fotki. Jaki tam jest pan na skałach, ale ktoś to fajnie zrobił. Tutaj na ścianie też są jeszcze jakieś znaki. Trzeba by było przeczytać i przetłumaczyć to, co jest tutaj napisane. Tutaj też jakieś informacje, ale po tajsku, też trzeba sobie przetłumaczyć, żeby poznać lepiej historię miejsca, w którym się znajdujemy, które teraz można pooglądać. Ale tu gorąco, tam w jaskini było chociaż chłodno. No. Tam w górze jeszcze Budda siedzi u siebie w domku. Tutaj pan ruchem kieruje, tylko samemu mu troszeczkę ciężko iść, ale ruchem kieruje. Co, gdzie idziemy? Ja nie wiem właśnie, może tylko tak sobie idziemy coś zobaczyć jeszcze. Aha. A, to ten pan tutaj nas kieruje w jakieś miejsce, chce nam coś pokazać specjalnego. To już idziemy zobaczyć. Co tu jest? Ale co, póki co nie ma nic, tak? A, czekaj, on prowadzi gdzieś. Co on chce pokazać? Nietoperze chyba. Nietoperze. O kurde. Mhm. Uważajcie na głowę, pokazuje. Ale ciemno. Musi, uważajcie. Kurde, no gdzie my mamy tam jeszcze iść? Patrz, on i łapie do ręki. O, chcę złapać do ręki nietoperza. No, tak, ja się boję, człowieku. Kurde. Nie wiemy, Musiu. Chodzi nietoperze z sufitu strąca. No tak. Fał, on mówi, żebyśmy tam jeszcze dalej poszli. A ja już... Idziesz dalej? Co? Jakie nietopery? Tam szybko, zobacz, gdzie się idzie. Paczki, myszki. No. Co, dużo? Masa. Masa? Ja mogę chyba przejść, chodź na tę koncerterkę. Nie, już tam nie idę. Ale ja chcę. Tato, ale chodź. Ten leży na podłodze. Idź, idź. Tylko, no dobra. Nie, chodźcie, bo czasu tak? Dobra, Emi. Ale piękne nietoperze. Dobra. Let's go. Let's go. Thank you.
Co to za owoc? Ja pierdzielę. Jaki czerwony. Jackfruit. Hello, wake up. Co to jest? How much for one? 50 baht. 50 baht. One. 50 baht. Bierzemy takie jedno na spróbowanie? Yeah. Okay, we take one. 50 baht. Okay. You want? One. 40. Yes. And 50. Thank you. Co? Co to jest? Bardzo słodkie, takie jak passion, tylko że słodsze. Mm-hmm. Ale takie znajomy trochę smak. No bo takie trochę jak passion smak. No. Ale takie. No taka trochę jak pomarańcza, no. Taka mandarynka, troszkę pomieszane. Pod tego, pod passion. Passion z mandarynką. My tu siku do toalety, a tu małpa. Co ty gadasz? A tutaj, no. Idą małpy. Jo, cię kręcę, ile ich tu idzie? Ja pierdzielę, żeby nas tu zaraz nie zaatakowały. Patrz. Dobra, chowam lepiej telefon, żeby mi z ręki nie wyrwała. I trzeba się wysikać. Tylko teraz strach, wysikać. Co ty gadasz? To jest do mycia rąk? Jeszcze... Ona... No. Małpy są naprawdę inteligentne. Ja cię kręcę. Wypiła ten. Pił to no. Ja pierdzielę. Ta wielka w ogóle odkręciła. Odkręciła płyn do puchania, odkręciła za korek, które piła. Może i to smakuje, nie wiem. Nie wiem, ale ty, no przesadziła. Ta z wiaderka pije. O ja cię. Tato chyba się będzie źle czuła po tym płynie. Miejscówka za miejscówką, co jedna, to lepsza. Szok. Teraz jesteśmy w takich pięknych górach, po prostu po drodze były takie widoki. No, niesamowite rzeczy, ale bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliśmy i w ogóle wybraliśmy się na tą wycieczkę, bo przynajmniej można zobaczyć już taką inną Tajlandię, tą od strony natury, pięknych widoków, a nie tylko budynków i cywilizacji.